Jeśli nie subujesz, to zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. Odnośnie moich filmów, to nie przegapisz żadnego z mojego nowego materiału. Okej, po ponad godzinie grania w tym trybie po raz pierwszy jestem z powrotem na mapie. Po raz pierwszy jestem z powrotem, tak. Mózg zapracował szybciej, znaczy mundsztuk zapracował szybciej niż... Mundsztuk zapracował szybciej niż mózg. Mózg, tak, mózg. O, jest i Ilse i Even. Jako taki fun fact mogę powiedzieć, że próbując grać na tej mapie, zagrałem kilka z 4 czy 5 bitew na właśnie poziomach 8 i ani razu mnie nie wulsowało na tą mapę. Jak stwierdziłem, dobra, w tym momencie, w tej, bo teraz wcześniej nie rzucało, teraz też nie rzuci na tą nową mapę, czyli właśnie na tą zimową. Stwierdziłem, że dobra, to zagram sobie tak na odpierdziel ISU 152K. I jak widać, w momencie, gdy byłem pewien, że, nie wylos- że mnie nie wylosuje na tą mapę, że jeszcze znowu będę musiał czekać kilka chwil, żeby móc zagrać na tej mapie, to po chamsku akurat w tym momencie wylosowało mi tą mapę. O, kurwa, gdzie to poleciało? Na drogą, jak widać, obok gaśnicy mam dyrektywę na tak zwany przegląd przed bitwą. Zielony marker. Badanie. Uszkodzenie krytyczne. Musimy coraz bardziej triggerować. Delikatnie rzecz ujmując, że to nawet nie celowałem w gąsienicę. A tak swoją teraz widzę w tabeli, że tylko jeden czołg to jest pojazd nie premium. Jest 14 czołgów premium przeciwnika drużyny. Nice. Tego się nie wzywaj pomoc, tylko się cofnij. To słońce co chwila wychodzi i zachodzi, wchodzi i zachodzi. To, że kamer cieniowo nie na kamerze przez to wariuje. Minimalny prześwit byłby. Dobrze, że nie pojechałem na lewą stronę, bo jak widać, tutaj jest 1 do 4 i sporo ciężarów właśnie zdechnie zaraz. A załaduję złoto, które na pociskach wpęcenych jest albo nie przybite u pancerza, w sensie uszkodzenie krytyczne, albo nietrafione. Zobaczmy, co się stanie, gdy zmienię na golda. To będzie potwierdzenie mojej tezy, że WOT teraz już jest grą nie free to play, tylko pay to play. Tak, jest to potwierdzenie mojej tezy, że WOT nie jest grą free to play. WOT jest grą pay to play. Zaraz i tak zdechnę, więc nie ma sensu się ruszać. Przed chwilą było widać, strzeliłem z golda, trafiłem nawet na nieskupionym celowniku. Strzelam z pepyków albo skrócenie krytyczne, albo nietrafione. Okej. Okay. Tym razem jesteśmy na, jak widać, jak Panzer S100, na mapie Anikiejewka, cokolwiek to znaczy i nie wiem nawet, czy tak się to czyta, ale jesteśmy na tej mapie jesteśmy. Ja właściwie widzę, że zrobił ten styl 3D na S100, bo był materiał, no nie, nagrywałem materiał, nie pamiętam, czy ja to wysłałem montażyście, czyli do Mifa, pozdro, po drogą, żeby to zmontował, czy nie. Bo nie pamiętam. W każdym razie na pewno nagrałem film z pojazdami ze stylami 3D. Zarówno był to odcinek z Plutonów, jak i z gry Solo. Han Solo, ja! Też nie wiem, czy Han Solo był Niemcem, ale no, nieważne. Widać, no jak będzie, że z tobą mam załadowanego Golda, który ma 420 penetracji, czyli teoretycznie najwięcej z gry. Czyli teoretycznie nie jestem w stanie się odbić od niczego, teoretycznie, ale jako, że wiadomo, że to jest World of Tanks, jest to bardzo prawdopodobne, że odbije się od... zamiast nie odbije się od niczego, żeby nie było niczego. Zamiast nie odbić się od niczego, to będę się odbijał od wszystkiego, co prawda faktem teraz... Masz wiadomość. Zamknij się. Nie, teraz... teraz nie mam wiadomości, nie o to mi chodziło. Dźwięki. Kurde. Chciałem strzelić, ale... gdzieś się za bardzo ruszę. Nie ru... a? Tylko rusza, powiedziałem. Siemanko? Co? LOL! Jaki wojska jest zrobienie swoją drogą? Gdzie to, przepraszam, bardzo poleciało? Przecież to było, kurwa, macie, cały celownik był na nim, bo nie paj się. Cały celownik, kurwa, był na SS-ie. Gdzie to, przepraszam, bardzo poleciało? Może mi ktoś to wyjaśnić?
Wiem, że mnie widzi. Ha! Ja teraz i kurwa nie weszło, co? No jeden, a mi weszło. Zabolało, co? Ja mnie za 650, a ja ci za 1154. Nie będę miał pełnej wartości pocisku, ale nawet mógłbym go strzelić, żeby go po prostu ubić. On jeszcze już zrobić. Coś mi się wydaje, że druga strona padnie za chwilę. No właśnie. Pierwszy tennik z tamtej strony zdechł. Obróć. To ten kadłub. Jego trafię we włos. A nie ruszę się tak. Oj, kurde, gościu. Hej, hej. Oj, oj. Ten się dygnął z golda. Dwa strzały, 2000 obrażeń. Oj, oj, spalił się. Jakie mine, 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 mine. Dostał za 1000. O, tam coś jeszcze stoi. Amoloj, kurde. Aim, aim. Jest to widać, że to jest gra pay to win. Telefon mi spadł. Widać, że jest to gra pay to win, ponieważ strzeliłem z golda dwa razy. I strzeliłem z pepeków dwa razy. Pepeków nie trafiłem ani razu. Dobrze, że nie strzeliłem, bo bym nie trafił. Pepeków nie strzeliłem, nie trafiłem ani razu, natomiast obydwa strzały z golda trafiły. A czemu nie mogę jechać? Aha, bo złom mnie blokuje. Nieważne. Ja chcę zrobić jeszcze jakieś obrażenie, kurwa. A chuj, wyjadę tędy. A tym jestem czterym tu nie jedź. A kurwa, co za... Co za typ? Co za gościu? Intuition Percuss Triggered. To jest 63. Ja bym tego CS-a jebnąć. Czyli albo go nie trafiłem, albo trafiłem, ale nie pulsowało obrażeń. Albo trafiłem nie tego, co chciałem. Też tak może być. Stój, badger, stój. Tak, tak to było boczkiem, boczkiem. Jak widać, strzelam zwykłymi pociskami na jak pancerze. Nic nie trafię. Strzelam z golda. Pocisk goldowy trafię za każdym razem. Wod zrobił się pay to play. O, Wody zginął w bitwie. Czyli gościu był na awku cały czas. Okej, okay, tym razem gramy na mapie Canyon. Drugim, który jest totalnie stokowy. Nie mam zupełnie nic. I widać mój ogórek. Zamontowany mam tu z przodu. Ja się działo. Jakby ktoś nie zajrzał, to był żart. Tym ogórkiem. W każdym razie pojadę sobie tutaj. Jeszcze dla osób zainteresowanych niebawem, bo dzisiaj jest 13 czerwca. Jak ja to nagrywam. Zresztą widać w prawym górnym rogu. I gdyż oraz iż, ponieważ letę górze. Co? Nieważne. Coś miałem powiedzieć. Jest to dzień, w którym wystartowała misja właśnie zwiadowcza, więc stwierdziłem, że próbujemy w pierwszy dzień nagrać właśnie ten tryb. Dlatego jeszcze są te, jeszcze są, jeszcze jest celowy łowca, tak, o to mi chodziło, o to mi chodziło, tak, o tu, cały czas tłukło, ale to tak tłukło całą noc, całe dnie. Dobra, Harry, ogarnij się. W ogóle widzę, że wrysowało mi na poziomie 10. Albo niż to działo. Ja mi jedno za 500, bo on ma wymaksowanego czołga ma. Dobra, raz bij, szuka bliet. O, to jest przestrzał. Kurwa, nie trafiłem. I tak ładuję jeszcze. Widzę, że druga strona, na minimapie, że druga strona padła. O, właśnie daj mi pojechać, no. Co za typ? 21B jeszcze nie wystrzelił. No strzelaj, gościu, kurde, bo ja na ciebie nie wyjadę. 268, czy 263, przepraszam. 263 już załadował. O, M60 Epic Flanking Maneuver robi. Nie wiem, na kogo patrzeć. Chodź tu! Po to! I'm not so thick. I'm not so jędrny. Ramming speed. Za 300 starona. Wypierdalaj ten tartaj sam ode mnie. U Paula. Że co, kurwa? Oj, oj. You bounced me. Pixel. Nie trafił. Dobra, links go w dupę już Wally. Wally, tak, Wally. Links go w dupę Wally. I 100 blit.
I-100S is kaput. Nein! Mi zaczyna coś odbijać, widzę. Kranwagn? Kranwagn jest na dobicie, widzę. O, węgry, rinoceronte, węgry. Musiałbym wyjechać tak, żeby nie zostać wykrytym od razu. Bo strasznie słabo się gra pojazd, który jest niewymaksowany na nowej mapie, gdyż nie wie gdzie co i jak pojechać. Jak można było zauważyć, jeszcze swoją drogą jesteśmy cały czas na TDK-ach. To nie na chwilę obecną. Gramy tylko na TDK-ach. O, strefa 81 widzę, że pomyślał i zaczął topować. Pamiętam, że na pewno ta mapa była na serwerze którymś. Misja zwiadowcza. Na poprzedniej misji, kurwa, zwiadowczej, myślałem, że zdążę się cofać, ale nie zdążyłem.